Zasypywane jest podziemne przejście dla pieszych przy dworcu miasta. Sprawdzamy, co na to mieszkańcy. Do naszej redakcji przyszedł mail od oburzonego mieszkańca Starego Zdroju, który uskarża się na likwidację podziemnego przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym. Przejście było od dawna nieczynne ze względu na jego katastrofalny stan. Mieszkańców oburza jednak jego zasypywanie. Przy takim ruchu kolejowym, jaki mamy obecnie, no to może można to zrobić, ale pytanie, czy to jest właściwy krok. Według mnie głupi pomysł. Lepiej by było, jakby to było. Bo wie pani, o co chodzi? O ósemkę. Na przykład mi jest ciężko pod górę, nie? Bo nogi bolą. Jak ósemka jest przed szlabanem, wtedy my, większość ludzi, przejdziemy przez ten tunel i zdążymy na ósemkę. Bo tak, żeby nie ósemka, to by mi to nie przeszkadzało, nie? Jest jedna wielka bzdura. Dlatego, że jak tutaj jest pociąg, to trzeba czekać nieraz po 10 minut, zanim pani otworzy, bo za wcześniej zamykają. Jak tłumaczy zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński, w ramach budowy obwodnicy zachodniej w tym miejscu powstanie bezkolizyjne przejście dla pieszych, nadziemne lub podziemne. Jeżeli będzie nadziemne, to na pewno będzie dobre. Się zdaje, że czas pokaże, nie? Ale generalnie przejście jest potrzebne. Mi się wydaje, że tak. No oczywiście. Albo komuś się śpieszy, szlaban zamknięty. No to co? Przez tunel i na autobus, czy gdzieś tam pnie? Ja na przykład nadziemne, jak będzie, to nie wejdę, bo mam lęk wysokości. Czekamy na wypowiedź rzecznika PKP PLK Mirosława Siemieńca, który ma opowiedzieć o celowości zasypywania podziemnego przejścia i planach dotyczących tego właśnie miejsca.